stóp krzyża, Jezu mój, niechaj wypłaczę wszystkie frasunki, bóle i rozpacze. Kiedy z ufnością klękam przed Tobą i przed Twą męką, Boże, czuję się bezpiecznie jak dziecina mała, Boże mój przedwieczny. Pewien misjonarz opowiadał zdarzenie. Parę lat temu pracował jako wikariusz wiejskiej parafii w Łodzi, koło Łodzi. W czasie rekolekcji udał się do chorego mężczyzny z posługą sakramentalną. Spotkał po drodze grupę młodzieży czyszczającej do pobliskiej szkoły zawodowej. Kiedy zobaczyli kapłana, jeden z nich zawołał: pewno gdzieś wydarzył się wypadek, bo czarne kruki się zlatują. Nie dał się sprowokować, ale zaprosił tych młodych ludzi na spowiedź, która była zaplanowana w najbliższych dniach rekolekcji. Jednak specjalista od kruków oświadczył: może kiedyś skorzystam, ale teraz jest jeszcze stanowczo za wcześnie. Oni poszli w swą stronę, zaopatrzyłem chorego, opowiada misjonarz. Rekolekcje dobiegły końca, przyszedł czas na spowiedź. Była okazja do zdobycia odpustu. Rekolekcjonista pobłogosławił wiernych, wrócił do siebie. W nocy, gdzieś za 2 dni, 3 dni, po zakończonych rekolekcjach rozległa się natarczywy dzwonek do drzwi. Kiedy je otwiera, ujrzał zapłakaną kobietę. Prosiła, by zaraz jechać, bo jej ukochane dziecko uległo wypadkowi. Kiedy dotarł na miejsce, chłopiec już nie żył. Pogotowie już odjechało, policja jeszcze dopełniała okoliczności wypadku i procedur, mierząc zdarzenia, odległości. A tymczasem ja mu piszę, zacząłem odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego, bo w tym umarłym już młodym młodzieńcu rozpoznałem owego rozmówcę sprzed kilku lat, przed kilku dni, który powiedział, że jest stanowczo za wcześnie. Tym razem było już stanowczo za późno. Bracia i siostry, uczestniczący w tych gorzkich żalach, w czasie tego nabożeństwa chcemy zastanowić się nad sensem dwóch rodzajów krzyża, jakie kapłan czyni w naszej obecności. Pierwszy znak krzyża, który obwieszcza, że właśnie zostaje nam odpuszczone nasze grzechy. Ja Tobie odpuszczam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I znak krzyża uczyniony na rozpoczęcie każdej mszy świętej jako najważniejsze wydarzenie w naszym życiu religijnym. Pierwszy z tych znaków wykonywany w imieniu Chrystusa sprawia, że możemy cieszyć się stanem łaski uświęcającej. Drugi otwiera mszę świętą, której uczestnictwo pogłębia przywrócony stan Bożej łaski. Czy jednak znajdziemy czas, by korzystać z dobrodziejstw spowiedzi, a zwłaszcza mszy świętej, od których tak bardzo zależy nasze zbawienie? Wśród osób zamieszanych w proces Jezusa, odpowiedzialnych za Jego ukrzyżowanie, znalazł się również Jego uczeń, Judasz. Był wybrany przez Jezusa do głoszenia dobrej nowiny, był powołany. Mógł po zmartwychwstaniu głosić Ewangelię innym, jak to czynili pozostali. Gdyby z tej szansy skorzystał, dzisiaj byśmy go zapewne wspominali jako święty filar Kościoła, a nie zdrajcę Jezusa. Był świadkiem cudów, których Jezus był sprawcą. Jeszcze podczas wieczerzy, wtedy kiedy Jezus wskazał na Niego jako zdrajcę, mógł prosić o wybaczenie i pozostać w wieczerniku. Na pewno Jezus by mu przebaczył, wyjaśnił zło postępku i zaprosił na pierwszą w dziejach świata Eucharystię. Ale Judasz uznał, że musi sfinalizować obiecaną transakcję. A kiedy już zdał sobie sprawę z tego, co uczynił,
zabrakło mu wiary, by wyrazić skruchę za swój niecny czyn. Wobec tego pozostał mu tylko sznur, uschłe drzewo, wieczyste potępienie zapowiedziane przez Jezusa przed męką, oby się, lepiej byłoby, gdyby się nie narodził. Bracia i siostry, to już trzecia niedziela Wielkiego Postu, można powiedzieć połowa. W wielu naszych parafiach niebawem rozpoczną się rekolekcje wielkopostne, u nas również. Powinniśmy wtedy przystąpić do spowiedzi świętej. Dlatego ważne jest, czy zaplanowaliśmy swą spowiedź rekolekcyjną, świąteczną, postanowiliśmy udział wziąć w zbliżających się Triduum Paschalnym w stanie łaski święcającej. Nie jesteśmy w stanie, czy to powtórzy się historia z ubiegłego roku, czy będzie trochę inaczej. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Na lekcji katecheta rozmawia z uczniami o przygotowaniu do świąt. Jakież było jego zdziwienie, gdy jeden z uczniów rezolutnie odpowiada: u nas w rodzinie każdy włącza się w przygotowanie do świąt. Czekając jakichś pozytywnych wypowiedzi, słyszy: ja z ojcem idziemy na świąteczne zakupy. Mama z siostrami sprząta dom, przygotowuje potrawy świąteczne. A babcie? Babcie wysyłamy do kościoła, do spowiedzi, by przynajmniej w ten sposób mogła się włączyć w przygotowanie do świąt. Na pewno taką wypowiedzią się nie ucieszył, wręcz przeciwnie. O czym to świadczył? O materialnym, może tradycyjnym, ale bezideowym, na pewno niereligijnym podejściu do świąt. Drodzy bracia, siostry i bracia, do spowiedzi trzeba stawić się osobiście, nie przez babci, ale to my potrzebujemy nawrócenia. To my mamy prosić pokornie Pana, by nam przebaczył. Trzeba, tak jak nas uczono, przygotować spowiedź przez spełnienie pewnych warunków, pięciu warunków dobrej spowiedzi. Nazywamy je tak, ponieważ wtedy spełnione dają nam poczucie spełnionej spowiedzi i radości. Ktoś powiedział, że konfesjonały byłyby oblegane, gdyby penitenci mogli wyznawać zamiast swoich grzechów grzechy ludzi, innych, rodziny, najbliższych, zięcia, teściowej, synowej, ale niestety nic z tego. Trzeba osobiście oskarżyć się przed Panem i wyznać: to ja, grzesznik, potrzebuję, Panie, Twojej miłości. W dodatku muszę spróbować omijać sytuacje, które sprzyjają przekroczeniu przykazań przeze mnie, przekroczeniu Bożego prawa. Jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy nas namawiają do złego, to trzeba z nich zrezygnować, z ich towarzystwa, bo wszystko po to, aby się zmienić. Wiadomo, że nie jeden alkoholik by się nawrócił, by przestał pić, gdyby nie towarzystwo, które go otacza, i koledzy, którzy go naciągają, proponują, a nawet pochwalają. Co to, jak to jest, było niedawno, znaczy kiedyś w ranczo: to ty nie pijesz, czyś ty chory, czy coś. No właśnie, tak było. Warto zauważyć, że przystępowanie do spowiedzi swej parafii jest wymownym świadectwem dla innych ludzi. Nie trzeba żadnych słów. Wystarczy, że ojciec, matka pójdą wraz z dziećmi, z dzieckiem do spowiedzi. To jest lepsza katecheza niż prowadzona przez najwytrawniejszych katechetów czy nawet siostry zakonne. Dziecko, które bacznie obserwuje, a tak robią swoich rodziców, pamiętajcie o tym, zauważy, że jeśli oni idą do spowiedzi, to musi być to coś ważnego w życiu człowieka. Jest to piękny przykład dla sąsiadów, bliższych, krewnych, znajomych. Wszystko to możemy osiągnąć, kiedy pokornie z całą rodziną przystąpimy do spowiedzi w swojej parafii.
Znak krzyża rozpoczyna i kończy mszę świętą. W Gości Niedzielnym był artykuł Katolicy czterech pór roku. Można się było z niego dowiedzieć, dlaczego taki tytuł. Że w naszej ojczyźnie utrwala się model katolika, który do kościoła chodzi tylko z okazji ważniejszych świąt. Tytuł właśnie tego artykułu wziął się od tych świąt. Wielkanoc, Boże Ciało, Wszystkich Świętych i Boże Narodzenie. A więc, biorąc ogólnie, wypadają kolejne pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. A więc w ten sposób autor doszedł do wniosku, że skoro cztery razy i cztery pory roku, no to pasowało mu taki artykuł, taki tytuł dać. Przekonywali respondenci autora, że teraz takie czasy nastały, że nie sposób więcej czasu poświęcić Chrystusowi. Zapytany jeden z mężczyzn o swą wiarę odpowiedział: Bóg jest na pewno, ale z pewnością nie życzyłby sobie tego, bym zaniedbywał pracę, bo ona jest podstawą utrzymania całej mojej rodziny. Inny dodaje: Bóg nie chciałby, aby moje dzieci były głodne. Trzeci: w domu równie dobrze mogę się pomodlić, nie potrzebuję innego obiektu. Ale jak jednak często widzimy, ci ludzie, którzy wymawiają się pracą, wcale nie są jakimiś nadzwyczajnymi pracownikami, wręcz przeciwnie. Za to kardiolodzy, lekarze biją na alarm. Obniża się wiek pierwszych zawałów. Dużo wcześniej można zauważyć pierwsze objawy różnych chorób, cywilizacji i nie tylko, prowadząc do przedwczesnej choroby, a nawet śmierci. Trzeba więc powiedzieć za świętym Janem Marią Wianejem z Ars, że praca w niedzielę i kradzież są źródłem prawdziwego ubóstwa, a ktoś dodał dziadostwa. Otóż właśnie o tym mówią biskupi, jak słyszeliśmy już. Wydali list odrędzie o świętowaniu dnia siódmego niedzieli jako dnia wolnego od pracy, który trzeba poświęcić Bogu. Czas Wielkiego Postu, w którym trwamy, to okres, w którym człowiek po przemyśleniu pewnych spraw powinien się zmienić. Czy to nie jest czas, by podjąć decyzję o systematycznym uczestniczeniu w niedzielnej czy świątecznej Eucharystii? Czy nie jest to już dobra pora, by zdecydować się na pełne zaangażowanie w całej mszy świętej? Bo jest takich wielu, którzy nie przychodzą na ten pierwszy znak, bo się spaźniają. Kiedy ktoś się z tego oskarża, dobrą radą jest przesunąć o 5 minut zegarek i wtedy się na pewno nie spóźnimy. Duża grupa ludzi nie doczeka ostatniego znaku krzyża. Dlaczego? Albo po ogłoszeniach już wychodzą, może idą do sklepu na piwo, może gdzieś indziej, może się im pseudo spieszy. Czy to jest wtedy całość mszy świętej? Czy nie należy się starać, by uczestniczyć właśnie w całej mszy świętej, przyjmując również komunię świętą? We wrocławskiej Arikatechrze z racji tygodnia modlitw o jedność chrześcijan modlili się katolicy i protestanci. Po skończonych nieszporach niektórzy z gości zatrzymali się na mszę świętą. Widząc, jak mało ludzi przyjmuje komunię świętą, jeden z uczestników zapytał: jak można bez Jezusa iść w dalsze życie? Czy nie jest to antyświadectwo? Czy nie należy zatem popracować nad naszą pobożnością eucharystyczną? A jak jest w moim sercu? To prawda, że nas wyłączyła pandemia, przeniosła nas do internetu, online. To prawda. Ale jeżeli będą możliwości i szanse powrotu, o co apelują właśnie biskupi w tej odezwie. Jezus, świadomy grzesznej kondycji naszej,
dał nam pomoc, to spowiedź, sakrament pojednania, dał nam Eucharystię, Komunię Świętą, byśmy nie osłabli na naszej życiowej drodze. Krzyż czyniony na znak odpuszczania grzechów i krzyż czyniony na rozpoczęcie i zakończenie mszy świętej wskazuje nam kierunek naszej życiowej drogi. Nie stać nas, kochani, na zaniedbywanie tych znaków, bo im cięższe czasy, tym większej potrzebujemy pomocy. A ta wypływająca od Chrystusa jako źródła jest najbardziej przez nas pożądana. Zakończmy to rozważanie słowami poety. A teraz jeszcze we mszy świętej Boży Majestat Stwórca zniża. Anioła zsyła, by posilić sławnące serca mocą krzyża. Amen.